Cześć, witajcie. Siejemy kukurydzę dalej. Przejdę tutaj sobie jeszcze raz poprzek. Działka długa, wąska. Ale zagłówków gdzieś dwa trzeba zrobić jednak. Jak jest szerzej, to robię nawet cztery. Później super się zawraca pod nawigację. No i dobra, i lecimy od tamtej strony. Linia bezrobiona. Nawet prosto to wychodzi. Będziemy obserwować na znaczniku, czy jest ok. Ale dzisiaj chcę wam pokazać nowość od Syngenty, o której już kiedyś wspominałem. Jest to mieszanka trzech odmian w jednym worku. Nazywa się ona Maximize. Zobaczcie, tutaj mamy 50 tysięcy nasion, 250 to zaprawiana, dodatkowo Redigo, Corit, Force, Vibrance. Pokażę wam, jak to wygląda. Zobaczcie, tutaj mamy tak: 40% odmiana Feronia, 30% Nomad i 30% Amfory, której w tym roku sieje najwięcej na kiszonkę. Bo prawie wszystko. I troszeczkę tutaj sobie dosypiemy. Worek zostawiłem, żeby wam pokazać. Przez hektar tutaj pewnie zasiany. Będzie tutaj działeczka właśnie zasiana tego Maximize. I zobaczcie, jak to się prezentuje. I co najważniejsze, to no nie widać, która tutaj jest odmiana, która. Ziarno jest podobnego kształtu, czyli nie ma problemu z wysiewem. Komputer też mi tutaj nie wariuje. Także co, ja troszeczkę dosypię, gdzie jest mało. Troszeczkę do każdego. Ta mieszanka w zeszłym roku super sprawdziła się na poletkach. Parametry, jeśli chodzi o sprawność, wyszły bardzo dobrze, zadowalająco. I próbujemy, trzeba wchodzić w jakieś nowe technologie, próbować, jak to wypada. Właśnie dziękuję, że mi było dane to sprawdzić. I w ramach współpracy będę to testował. Zobaczymy, jak to będzie rosło. Bo chodzi tutaj o co? Ta mieszanka jest stabilniejsza w plonowaniu w porównaniu z siewem jednej odmiany. Bo wiadomo, rok rokowi nierówny, w jednym roku może ta odmiana wypaść lepiej, w drugim ta gorzej. No i te trzy odmiany będą między sobą konkurować. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jest to pomysł zaczerpnięty z zachodu, z zagłębia mleczarskiego, bodajże w Holandii. Jeszcze może znacznik popuszczę. Później będę jechał, zobaczymy, czy dobrze wychodzi.
Więc myślę, że naprawdę jest to dosyć ciekawa sprawa. Mało kto na pewno z Was o tym słyszał. Te trzy odmiany charakteryzują się bardzo dobrym wigorem wiosennym, czyli można tutaj je siać nawet wolniej ogrzewające się gleby. Zobaczcie, jak się dzisiaj kurzy. No bez nawigacji to ciężko by było tutaj przejechać teraz, bym się musiał pewnie zatrzymać. I po całym dniu siania, dzisiaj rano też dmuchałem filtry, chłodnice, no to było dobrze zanieczyszczone. Zobaczcie, co tutaj teraz się dzieje. Nie widzę prawie znacznika. Akurat w kurz idzie w tą stronę, w którą jedziemy. Maxi Mais może być również siany z przeznaczeniem na ziarno. Jest on bardzo stabilny w planowaniu. Z tego, co właśnie tutaj dostałem do informacji. No i charakteryzuje się, tak jak mówiłem, wysoka strawność, też duża zawartość energii. O to głównie chodzi. Ja go pewnie właśnie wykoszę na kiszonkę. Z tego co mi się wydaje, że chyba pójdzie na kiszonkę. Chyba, że tak jak mówię, będzie już duży zapas. I zostawimy go na ziarno. Zobaczymy właśnie, jak będzie planował na ziarno. To jak to mówią, wyjdzie jeszcze w praniu, wyjdzie podczas koszenia. Także co roku jakieś tutaj doświadczenia. Nowe odmiany, nowe technologie. No jeśli chodzi właśnie o ten kalibraż, to zobaczcie. Nic tutaj nam komputer nie piszczy, nie wariuje. Jest to dobrane pod takim kątem, żeby nie było żadnego problemu z wysiewem. Bo są takie sytuacje, że sieje jedną odmianę, no i żeby już nie zsypywać, to się właśnie to wymiesza. No i tak to jest, że mamy różne kształty ziarniaków i później takie cyrki się dzieją. Komputer wariuje, jakość wysiewu też się zgorsza. No i tutaj, kto wie, może Maxi Mais zagościł u nas na dłużej. Rok temu spróbowałem amfory, w tym roku więcej. Teraz spróbujemy Maxi Mais. I zobaczymy, kto wie, być może jest to przyszłość. Na pewno super ciekawe rozwiązanie. I tyle. Akurat pewnie tutaj będzie jedna działeczka. Mam nadzieję, że mi starczy. Jeśli nie, to dosypiemy, tutaj mam zsypane właśnie te pozostałości, bo chciałem, żeby po prostu całe pole było z brzeg tej odmiany, ale jeśli mi zabraknie, to będzie dla porównania konkurencyjna odmiana. O, teraz coś zapiszczało, widzicie? Ale zaraz się wszystko unormuje. Mam przynajmniej taką nadzieję. Tak jest. Też zobaczcie, co się dzieje z zasiewnikiem. To te czujniki tam wariują teraz. Też je trzeba będzie przedmuchać pewnie. Także ja sieję dalej. Później znowu lecę amforą resztę działek. No a na ziarno to tak jak już mówiłem tam na wcześniejszym vlogu, bo nie wiem, czy ten vlog zrobię oddzielnie o Maxi Mais, a resztę kukurydz pewnie będzie jeszcze oddzielny vlog. Nie wiem, który na razie wrzucę wcześniej, który później. No i też nie wspomniałem tutaj o klasie ziemi. Mamy z brzega w brzeg praktycznie jednolitą ziemię. Tutaj jest piąta klasa. Ale no, przesuszona jest ziemia konkretnie. Tutaj nie było niczym ruszane z wiosny. Być może, jeśli to by było powłókowane, to byśmy wstrzymali te parowanie. Właśnie, kurczę,
tak powiem wam, że tam, gdzie było bronowane, to chyba jest więcej tej wilgoci. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, mogłem w zasadzie co drugi przejazd. Tak przeważnie jak już ustawię, to się je co drugi przejazd, żeby nie tracić czasu na obrociach. Ale tutaj jest wąska działka, to nie ma tylko wrócić jakoś mega dużo. Spalanie różne od 4,5 nawet schodzi do 3,5. No, 3,7, 3,6, 3,4. Także tak uśrednione, myślę, że z przejazdami to trzeba przyjąć te 5 litrów pewnie. A tych przejazdów jest dość sporo. Także co, ja się pewnie żegnam, bo tak jak mówię, ten vlog praktycznie... no myślę, że będzie oddzielnie, chyba go zrobimy oddzielnie. I lecimy dalej, tutaj idzie amfora. I niby dziś uprawiane, zobaczcie, chyba deczko mniej się kurzy. Trochę mniej się kurzy, ale to ziemia ruszona, to ona będzie przesychać. Teraz wam pokażę, jak działa obryz. Tutaj dzieli droga te działki. No i zobaczcie, tutaj tak działa obryz. Tutaj mamy zakręt. Już nie chciało mi się tam prostować. Taki lekki tutaj łuk idzie. Ciągnik sam sobie kieruje. Tak na zakrętach ciężko jest na znacznik, bo nie mamy odniesienia na środek maski. Nieraz ciężko wyczuć, jak na koło znacznik, to pewnie łatwiej. Ale też trzeba troszeczkę później reagować. A tak nawigacja jest luks. Równiutkie odstępy. Także jeszcze chyba na dzisiaj u nas czekajcie, niech policzę, 4, gdzieś 6-5 hektarów jeszcze na dzisiaj. No i lecę na usługi teraz tutaj do sąsiadów. Pod koniec tygodnia może zasiejemy na ziarno. Zobaczymy, jaka będzie pogoda. Zobaczcie, dwa razy szybciej uwrocie się robi. Cyk. O, cyk. Opuszczam, cyk, w prawo. Tutaj też lekki łuk. No, gorzej to wygląda, bo takie, no, nierówno jest. Nie jest jak od linijki, tak jak punkt, od punktu A do B. Dlatego tak jak mówię, przejdzie? Przejdzie. Dlatego tak jak mówię, że ja wolę ten robić ten punkt AB. Ale to wiadomo, tylko właśnie ten wizualny efekt. Już u nas zasiane 27 zaraz będzie. Także tutaj jeszcze oprócz tego jeszcze 3 przejazdy. Później będzie połową siewnika, no ale to nie mamy kontroli sekcji, więc i tak trzeba będzie jechać całym. O, widzicie, sam ciągnik skręca. Już nie wiem, czy będzie widać, jaki jest równy odstęp. Na znaczniku byśmy tak w życiu nie pojechali na łuku. Także ja dzisiaj już kończę u siebie, jadę dalej, jeszcze z hektar mi pewnie został nawozu, tak wyjdzie też akurat. Kukurydzy nie wiem tylko, czy starczy, to najwyżej mi dowiozą worek.
Na mnie dzisiaj poszło od 7 rano, mimo tego, że musiałem do domu wracać 3 razy w sumie. No to i tak 17 hektarów prawie zasiane, mamy zaraz godzina, dochodzi 15. Jutro mamy święto, nie tylko państwowe, ale i kościelne. I nie wiem właśnie, czy będę siać, może dzisiaj będziemy w nocy siać, żeby już jutro nie siać. Ale i tak dzisiaj wszystkiego nie skończy tam sąsiada. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie w ogóle. Dzisiaj jeszcze tam od tej godziny 15-16 to spokojnie koło 20 jeszcze hektarów można zasiać do 10. Już tam do 11 można nawet trochę dłużej podsiać.